Witamy na czwartej edycji warsztatów Młody Filmowiec. Zobaczymy dzisiaj dzieło, a w zasadzie trzy prace osób, które zmierzyły się z filmem dokumentalnym. O, to teraz tak. Przyłączcie się do mnie. I spójrzcie na ten rzutnik. Czy coś się zmieniło? Jest bliżej, wygląda inaczej, tak? I jaki to ma cel? Wy zostańcie. Powiedzcie mi proszę, jaki posłuch mam teraz u was? Mało znaczący. Witam w krainie Krasnali. Rozmawiamy z rodzicem, który jest tam, jesteśmy tu. Nie, no w hierarchii mówię. I teraz wiadomo, że nie przeskoczymy tej hierarchii. Natomiast od nas zależy, gdzie się ustawimy w naszej głowie. Ja powiem wam szczerze, że stosuję to na co dzień. Jeżeli rozmawiam z kimś ważniejszym ode mnie, nie umniejszam swojej osoby. Wchodzę na cudzysłowiową ławkę i patrzę, mówię, traktujmy się jak równy z równym. No dobrze, dlaczego chce pan pracować na życiu? Bardzo zależy mi na tym, by pracować w młodym zespole oraz na tym, żeby tak naprawdę pracować w firmie, która zajmuje się stricte marketingiem i ogólnie kwestiami związanymi z public relation. Myślę, że jesteście Państwo jedną z najlepszych firm na rynku i macie olbrzymie możliwości szkoleniowe dla młodych osób. Chcieliśmy stworzyć taką możliwość, żeby ludzie z Trzebini, młodzi ludzie z Trzebini i nie tylko z Trzebini, też z powiatu chrzanowskiego i z okolic, mieli możliwość spróbowania się właśnie w profesjonalnych warunkach zrobić swój pierwszy film. Pierwsze warsztaty, jakie były nastawione na fabułę i potem odkryliśmy, że bardziej w takich warunkach, jakie mamy, przy ograniczonych środkach, jakie mamy, bardziej można zrobić wartościowe dokumenty niż fabuły. No i od 2 lat te warsztaty są nakierowane ściśle na film dokumentalny. Dołożyli mi jeszcze gorszą chemię, taką konsultacyjną, potem jeszcze radioterapię, tak żebym w bardzo kiepskim stanie fizycznym. Także jak przed chorobą ważyłem 80 kg, 82. Trzymałem wagę, no to po wyjściu szpitala to 57 kg. Trafiłem do kliniki z powrotem i 13 kwietnia miałem kolejny, drugi przeszczep. I to był szczęśliwy dzień. Czyli bliźniak genetyczny męża ma 29 lat. Jest od niego młodszy, do ćwierć wieku. Odwiedził nas w ubiegłym roku ze swoją dziewczyną. W tym roku też byli. I traktujemy go, ich, jak nasze kolejne dzieci. Wspaniali ludzie. Zaprosili nas na wesele, w lipcu jedziemy na wesele. Zawsze dodaję, jak wszystko dobrze pójdzie. Proszę Państwa, film to niewątpliwie wspólna praca. Każdy może tam odnaleźć. To jest bardzo trudne przez młodych ludzi często zrozumieć, że uczestnictwo w tym przedsięwzięciu wcale nie musi polegać na tym, że ja muszę o czymś decydować, że muszę mieć tutaj główny głos. Oczywiście takie osoby są też potrzebne, ale bardzo istotne jest zrozumieć, że do tej całości trzeba dokładać każdą swoją część swojej aktywności, swojej pracy. I te warsztaty są również taką szkołą, choć to jest bardzo trudne, odnajdywać tych, którzy zrozumieją, że wtedy, kiedy nie stoją jako pierwsi, to są tak samo istotni i ważni, bo wnoszą bardzo istotny element do całości. Przyszedłem do klasy, zobaczyłem Magdę i tak ją poznałem. Po pewnym czasie zdobyłem się na odwagę, żeby z nią pisać, rozmawiać z nią, poznawać ją bliżej. I w pewnym momencie jej powiedziałem po prostu, że mi się podoba. Zapytała się mnie, czy nie jestem pijany. Pewnego dnia byłem na imprezie u mojego wujka i miał taką gitarę basową, akustyczną. Ona miała 4 struny. Spojrzałem na nią i pomyślałem sobie, że skoro ma 4 struny,
to będzie prościej się na niej nauczyć grać, niż na zwykłej, która ma 6. I może jak się nauczę grać, to mi mój tata da mi święty spokój. I zacząłem się uczyć. I z tym przyszła też muzyka. Każdy z Państwa, każdy z aktorów, każdy z pomysłodawców jesteście dowodem tego, że i w Was drzemie ten ogromny potencjał, który powoduje, że na co dzień walczymy z trudnościami losu, z rzeczami, które nie zawsze idą nam po myśli, ale potraficie przekuć to w ten sukces. Jeszcze raz powtórzę, przekuwacie to w sukces. Jestem dumna, że mamy taką młodzież, której się chce. I bardzo mi się podobał ten pomysł z wyspą. Proszę nakręcić drugi film na wyspie.